Dzisiaj taki luźny live dzisiaj. Dzisiaj jest 8 grudnia, a dzisiaj, moi drodzy, taki luźny live robię. Zapraszam do oglądania tego materiału. Właśnie jestem na dworze, aktualnie w nocy. Rodzice zgodzili się. Mogę to pokazać wam Niemiec jeszcze. Taki domofon i tam mieszka. Że koła. Powiem, że trochę jest taka dziwna. Otóż on myśli, że wiosną zrywam, bo to nieprawda. Na szczęście znam kod do domofonu, ale ja nie będę mógł go budować. Korytarz sobie wam pokażę i to jest ta klatka. Ale moi drodzy, tak po prostu szok, widzicie, jest klatka pierwsza, która jest niedokrętna, a teraz już zamknięta i tak na planach. Słuchajcie, nie będzie już nagrywania tym telefonem Xiaomi, tylko będę miał nowego iPhone'a, moi drodzy. On będzie miał z dobrą jakością, więc będę miał iPhone'a, moi drodzy. Właśnie teraz możemy pójść tu tędy, bo pokażę taką platformę. To jest taki złom, jedyna taka gminda na osiedlu wojskowym, bo obok znajduje się wojsko. To osiedle jest aktualnie przedwojenne. Zobaczcie, tutaj. Na przykład te trzy bloki są z wojny. Chyba w czasach albo XX wieku, albo z XVIII. Tak się prezentuje. To jest ten budynek. W tym budynku jeździ willa, a taka winda platformowa, którą nagrywałem w styczniu tego roku. Ech. No, moi drodzy, tak dzisiaj się zapowiada trochę. Taki będzie luźny live. Widzimy pierwszą osobę, witamy. Ciekawe, kto to jest. Może zobaczymy. Jest to ta winda. Tak ona wygląda. Jest to. Nie będę teraz chodził. Tutaj jest osiedlisko 8, tam mieszka też moja koleżanka Melka, a tutaj widzicie to, no włączę flasza, tu jest aktualnie wojsko. Teraz mogę sobie go wyłączyć. O, tam widzicie. No, ten budynek, powiem, że to jest taka willa zgrzyńska, gdzie jeździ ten fut. Niestety on jest nieczynny dla niepełnosprawnych. Taki złom, ale ta brama jest czynna. Więc nie będę teraz tam wchodził i nagrywać windy, bo to dostanę przypał. Teraz taka sprawa jeszcze dla was.